Żeby zmienić domyślną wyszukiwarkę na Google Chrome albo przeglądarkach opartych o Google Chrome, w pierwszej kolejności wejdź na stronę swojej ulubionej, niedostępnej domyślnie wyszukiwarki. Ja bardzo lubię Brave Search, ona ma adres search.brave.com i wpisz w tą wyszukiwarkę dowolne słowo, które Ci się podoba. Ja chociażby wpiszę słowo wyszukiwarka. Teraz skopiuj link z pasku z adresem. W przypadku przeglądarki Google Chrome warto również wspomnieć o wyszukiwarce Serx, która jest szczególna pod takim kątem, że jeżeli wpiszę do niej dowolne słowo, to zauważycie, że w adresie wyświetla mi się tylko słowo Search. Link, którego szukasz, znajduje się w tym konkretnym miejscu, pod rubryką Search URL. I tutaj znajduje się dokładnie ten sam adres, który trzeba przekopiować na innych wyszukiwarkach. I znajdź trzy kropki albo trzy kreski czasami w prawym górnym rogu swojej przeglądarki. W menu, które teraz się wyświetli, kliknij ustawienia i znajdź pole z lupą wyszukiwarki. Teraz znajdź pole Zarządzaj wyszukiwarkami albo Manage Search Engines i w tym momencie wyświetlą Ci się dostępne w tym momencie wyszukiwarki. Istnieje duża szansa, że tak jak mi, Twoja ulubiona wyszukiwarka wyświetli się już w tym momencie jako dostępna. Jeżeli tak jest, to po prostu kliknij te trzy kropki obok niej i ustaw jako domyślną. Jeżeli tak się nie stanie, to kliknij przycisk Dodaj i teraz szybka notka dla użytkowników przeglądarki Brave. Żeby dojść do tego menu w tej przeglądarce, należy znaleźć, tutaj w tym wypadku są trzy kreski w prawym górnym rogu, tak samo pole ustawienia, wyszukiwarki po lewej stronie i zarządzaj wyszukiwarkami. Tutaj menu wygląda dokładnie tak samo. Może Ci się wyświetlić już w tym momencie wyszukiwarka, której potrzebujesz. Jeżeli nie, kliknij przycisk Dodaj. Wygląda to dokładnie tak samo jak na Chromie. Więc w tym miejscu możesz wpisać w pierwsze pole nazwę swojej wyszukiwarki. To nie ma znaczenia, możesz sobie wymyślić dowolną nazwę, to nie jest sprawdzane. Ja wpiszę w tym wypadku Brave Search. W polu z URL jest ważny element, trzeba wstawić %s, zaraz powiem dokładnie gdzie. Więc wklej tutaj link, który przed chwilą skopiowałeś i zauważysz, że popatrzmy na to, jak wygląda ten link, jak jest skonstruowany. Po adresie Twojej wyszukiwarki gdzieś tutaj znajduje się słowo, które wpisałeś. Ja wpisałem słowo wyszukiwarka i ono znajduje się tutaj. Więc zastąpię teraz to słowo frazą %s. To jest bardzo ważne, żeby zastąpić tylko i wyłącznie to słowo znakiem %s. Teraz dokładnie to samo, co jest wpisane tutaj, skopiuj i wklej w pole niżej. W keyword możesz tak naprawdę wpisać dowolny skrót, jaki Ci się podoba. To jest do kombinacji różnych skrótów. W każdym razie, nie wiem, można tutaj wpisać powiedzmy B, jak Brave. Na 100% pojawi się w liście wyszukiwarek, więc kliknij po prostu ustaw jako domyślną i w ten sposób ustawiliśmy swoją wyszukiwarkę. Więc ja teraz mogę sobie wpisać, nie wiem, wyszukiwarka. I bardzo proszę, wyświetlają mi się wyniki z Brave'a. Jeżeli to z jakichś różnych powodów nieznanych ludzkości Ci się nie uda, to możesz spróbować wejść na Chrome Web Store albo chrome.google.com/webstore i bardzo często dostępne są w tym sklepie wtyczki, które robią automatycznie to, co pokazałem przed chwilą.
Więc chociażby, nie wiem, wpiszę inną dobrą wyszukiwarkę, Quant. I bardzo proszę, od razu wyświetla mi się Quant dla Chroma. Jeżeli zainstaluję sobie tą wtyczkę, to automatycznie ustawi mi się wyszukiwarka Quant. Teraz, w jaki sposób przeprowadzić taką operację na Firefoxie? Na Firefoxie wygląda to troszeczkę inaczej, znacznie prościej. Wystarczy wejść na, znowu, adres naszej ulubionej wyszukiwarki, search.brave.com, to jest moja ulubiona, i teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasek z adresem. Teraz wyświetli nam się takie menu i na samym dole powinno się pokazać taka ikonka naszej wyszukiwarki i dodaj nazwę tej wyszukiwarki, chociażby w tym wypadku Brave Search. Kliknijmy to. Żeby pokazać, że działa to na innych wyszukiwarkach, mogę wejść na chociażby inną dobrą wyszukiwarkę, quant.com. Klikam prawym przyciskiem na adres, dodaj quant. Może wejdę na jeszcze inną wyszukiwarkę, serx.info. Bardzo proszę, dodaj serx.info. Teraz wchodzę w trzy kreski w prawym górnym rogu, ustawienia i wpiszę tutaj, wyszukam po prostu wyszukiwarki. Ja mam angielską wersję, ale jeżeli wpiszesz w swojej wyszukiwarki czy wyszukiwarka, to na pewno wyświetli się to menu. I tutaj pod polem domyślna wyszukiwarka pojawią Ci się te, które przed chwilą dodaliśmy. Ja chociażby wybiorę w tym wypadku, powiedzmy, Serx. Teraz jeżeli wpiszę cokolwiek w pasku z adresem, może pozamykam te strony, chociażby wpiszę słowo wyszukiwarka, to przeniesie mnie na stronę Serxa, gdzie mogę wyszukiwać swoje wszystkie rzeczy, które chciałbym znaleźć. Wyszukiwarka Serx jest szczególna jeszcze pod jednym względem. Otóż można ją konfigurować i warto ją skonfigurować w bardzo prosty sposób. Jeżeli wejdziesz na dowolnego Serxa, wejdź w preferencje w prawym górnym rogu i wejdź w wyszukiwarki. Tutaj zaznacz dodaj wszystkie, czy tam zaznacz wszystkie cokolwiek i zjedź na sam dół i zapisz. W ten sposób powiększysz pulę wyszukiwarek, z których korzysta Serx. Więc teraz wyniki powinny być znacznie mniej zalewne od każdej poszczególnej wyszukiwarki i mogą być po prostu lepsze, dokładniejsze. To bardzo proszę, wyświetla mi się bardzo dużo różnych wyników, jak same tutaj podpisy wskazują, z bardzo wielu różnych wyszukiwarek. Co do konkretnie wyszukiwarki Serx, warto również polecić stronę serx.space, będzie link w opisie. Na niej znajduje się po prostu lista wszystkich wersji Serxa. Nie musicie korzystać z serx.info, możecie sobie wybrać dowolną inną albo nawet postawić swoją, jeżeli macie umiejętności techniczne. Więc proces wygląda, żeby było jasne, dokładnie tak samo na wszystkich pozostałych. One wszystkie też się praktycznie od siebie nie różnią. Warto zwrócić uwagę na to, jakiej wersji jest ta wyszukiwarka i jakie ma tutaj oceny. Jeżeli wybierzesz pewnie, nie wiem, pierwszą z góry, to z reguły to będzie dobry wybór. Dzięki za oglądanie. Cześć.